Freeze dla niektórych jest znany tylko ze śmiesznych filmów na YouTubie, ale kiedyś oglądając wywiad z nim zobaczyłem, że jest mega ogarniętym gościem i że sukces zawdzięcza m.in. swojemu myśleniu. Przeanalizowałem rozmowy z Karolem i wyjąłem 8 protypów, którymi się kieruje w życiu i które doprowadziły go m.in. do tego sukcesu. Jak mam coś kupić, to zastanowię się 5 razy, nie? Nie kupuję już za bardzo w ogóle ubrań i Vera się ze mnie śmieje, że cały czas chodzę w tym samym i specjalnie robi odcinki, żebym chodził w nowych rzeczach, bo mi jest szkoda, kurde, wydać, wiesz, jakieś kasy na ubrania, jak wiem, że mogę to wrzucić w jakieś fajne akcje, czy w jakąś fajną inwestycję i za parę lat sobie to skasować i kupić jakiś dom w Hiszpanii. Jak mówi Karol, warto się zastanowić, czy potrzebujemy tego i czy faktycznie nam to jest w tym momencie potrzebne, stać nas na to i w ogóle po co to kupujemy. Często tak jest, że kupuje się pod wpływem emocji, że wow, jest jakaś promocja, dobra, to kupuję, bo ona jest tylko do jutra. Ale po to robią właśnie te promocje, żeby kupować pod wpływem emocji. Ja mam kilka punktów, które robię przed jakimś większym zakupem. Odkładam go na sam początek na tydzień, żeby te emocje związane z tą rzeczą mi spadły i żebym zobaczył, czy faktycznie to jest ok, czy to mi potrzebne. Druga rzecz, jeżeli uznam, że tak, kupuję to, to oglądam recenzje innych osób, które porównują to, cisną po tym produkcie albo chwalą go, żeby zobaczyć, czy faktycznie on jest dobry i wart wydania moich pieniędzy. Wiadomo, że to się tyczy droższych zakupów, a nie jakichś, nie wiem, chipsów w sklepie, ale też tak mi na odłożeniem zakupu na tydzień do przodu polecam spróbować. Ja jestem logicznym gościem. Bardzo podchodzę tak logicznie do życia i na każdy z tych tutaj wymienionych punktów bym ci w stanie był odpowiedzieć po prostu logicznie, nie? Że zero dram, no bo kurczę, wiesz, jakby no uważam, że są fajniejsze rzeczy, na których można, budować swój wizerunek i siebie. Poza tym ja, jakby cała ta praca moja, to jest moja wielka pasja, więc nie jest moją pasją robienie dram, tylko robienie fajnych rzeczy. Tu jest podobna rzecz jak z zakupami, czyli jeżeli mamy albo negatywne, albo pozytywne emocje i jest ich za dużo podczas podejmowania jakiejś decyzji, to też ten osąd może być trochę zależny od tych emocji. I wiadomo, nigdy nie da się w 100% ich wywalić na bok, ale da się je trochę złagodzić właśnie poprzez na przykład czas i spokojne przeanalizowanie tego problemu i mi najbardziej daje wypisanie sobie na kartce, żebym widział oczami, o co chodzi w ogóle w tym problemie, a nie tylko gdzieś kłębił te myśli w głowie. Bo inaczej, jeżeli ta decyzja ma zadecydować tylko o kolejnym dniu, a inaczej jak o następnych latach. Niektórzy wierzą w intuicję, ja też trochę, ale często pomagam jej poprzez właśnie wypisywanie tych plusów i minusów. I to mówiłem w jednym z poprzednich filmów, że ta decyzja może nie być nasza, tylko możemy się nasłuchać opinii innych osób i po prostu decydować tak, jak oni myślą, a nie tak, jak my myślimy. Czyli inwestowanie w siebie. I wydaje mi się, że ktoś w dzisiejszych czasach ma, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, to totalnie nie warto tej kasy wrzucać, nie wiem, w krypto czy w giełdę. Uważam, że trzeba to wrzucić w siebie. Czyli kilka dobrych kursów albo oczywiście, że tak, nauka, jakby stary, wiesz, nawet czegokolwiek. Ja robię kurs na śmigłowiec teraz, nie? Już jestem na końcu, już zresztą zostało mi dosłownie parę godzin, żeby go skończyć, 40 godzin, nie? Już go robię praktycznie od roku. To jest super podejście, którego ja się też uczę, czyli inwestycja właśnie w swoją wiedzę, w umiejętności. Nie znam się za bardzo na inwestowaniu pieniędzy, chociaż tego też się uczę, ale nie czuję się kompetentny, żeby kogoś uczyć. Ale jeżeli chodzi o inwestycje w siebie, to na przykład zrobiłem sobie kurs drona i wiem, że jeżeli ktoś będzie szukał osoby, która ma certyfikat, ma po prostu, że ukończyła ten kurs i ma wiedzę i ma sprzęt, to po prostu jestem. Czy ty chodzisz na terapię? To gdzieś padło w aferkach chyba ostatnio. Wiesz co, miałem coś takiego, ja ogólnie kocham sprawdzać sobie różne rzeczy na własnej skórze. I nigdy nie chodziłem do psychologa, więc stwierdziłem, że spróbuję pójść. I zobaczymy, czy on mi coś pomoże. No i tam byłem, myślę, że na, nie wiem, z 8 spotkaniach. O, super. No. Super. I to spoko? W sensie, czy masz jakieś wnioski już po nie, prostu, mega, skoro mega testujesz? Fajnie, mega fajnie. Każde nowe zdarzenie, sytuacja może otworzyć ci głowę i możesz rozszerzyć swój pogląd na świat. I to, czego się nauczysz w tej nowej umiejętności, możesz przenieść na stare, nie wiem, nawyki, sytuacje i inaczej je na przykład zinterpretować i zrozumieć. Te stare przyzwyczajenia i sytuacje możesz postrzegać w zupełnie nowy sposób. I pomysł jest taki, z czego można zrezygnować codziennie z jakichś małych wydatków, żeby, nie wiem, po miesiącu to się opłaciło i z tych pieniędzy kupić sobie na przykład kurs, pójść na jakiś kurs. To jest bardzo ciekawe pytanie. Podam teraz mój przykład. Odkąd zacząłem tańczyć, to słyszę inne dźwięki w muzyce. Zajmuję się zajawkowo produkcją muzyki i też inaczej trochę słyszę tą muzykę, ale ten taniec dodatkowo coś takiego wzniecił, że po prostu słyszę nagle jakieś inne dźwięki i to jest bardzo ciekawe. Ale też z tańca przejmuję regularność, bo widzę, że
mam treningi dwa razy w tygodniu, muszę ćwiczyć jeszcze w domu, bo wiem, że jak nie poćwiczę w domu, to nie będę umiał tego na treningu. I tą większą regularność staram się przekładać na inne dziedziny i nawet jeżeli to jest 10-20-30 minut dziennie, to i tak jest to lepiej niż na przykład godzina tygodniowo. Ale to najlepiej spróbować w praktyce i zobaczyć, jak u Ciebie to działa. I mówiłem to też w poprzednim filmie, że czas leci zdecydowanie wolniej, jak się próbuje nowych rzeczy. Więc możesz obejrzeć sobie potem. No, staram się robić po prostu rzeczy, którymi się jarasz, bo wtedy to dużo łatwiej przychodzi, nie? I myślę, że to jest też ta odpowiedź na to pytanie, które ja zadałem nauczycielowi w podstawówce wtedy, no. Czy to w gimnazjum to już było, że po co my się tego uczymy, żeby nauczyć się, jak się uczyć. Mm. Ja odkryłem, jak się uczyć. Po prostu trzeba robić rzeczy, które cię jarają. Czyli nie uczyć się rzeczy, które cię nie jarają, bo ty się nigdy nie nauczysz. Bo jak się chcesz czegoś nauczyć, to musisz się naprawdę tym jarać. I wtedy nauczysz się tego o tak. Każdy zna to uczucie, że wieczorem czekał na coś, co się stanie kolejnego dnia i nie mógł się doczekać, nie mógł usnąć z podjarania. I też bardzo podobne uczucie jest w tym, że jeżeli pracujesz w czymś, co ci się podoba, to też ciągle myślisz. Podam na przykładzie szkoły, że jeżeli jesteś bardziej umysłem matematycznym, to z matematyki łatwiej to przychodzi niż na przykład z polskiego albo odwrotnie. I każdy miał taki przedmiot w szkole, że po prostu nienawidził tego. Nie lubił ani nauczyciela, ani się tego uczyć, ani zapamiętywania. Ale jak się szło na tą lekcję i z fajnym nauczycielem i z tym, że o, ja lubię w sumie i ciekawi mnie to, czego się dzisiaj nauczymy, to zupełnie inaczej to przychodzi do głowy i samemu się kmini nad tym, a nie musicie tego na maksa wkuwać do głowy, a i tak nie wpadnie. Ja byłem zawsze samoukiem i wszystkiego nauczyłem się totalnie sam, szukając po internecie, wiesz, jakichś poradników, bo tak naprawdę w tych czasach wszystko tam jest i wszystkiego można się nauczyć za darmo, więc ten schemat działania powielił się też przy tym temacie, czyli jakby gdzieś tam, wiesz, śledzę sobie parę osób, patrzę, co oni robią, wiesz, jakie oni robią ruchy, czytam sobie sporo o tym, oglądam o tym, słucham dużo też tego, nie? I gdzieś tam sam po prostu szukam jakichś dobrych dróg, więc to jest taka moja edukacja własna, indywidualna, gdzieś tam samodzielna. To jest bardzo podstawowa informacja, że w internecie jest ogrom po prostu wiedzy i samo Google powstało po to, żeby wyszukiwać te informacje, więc wystarczy wpisać, jak zrobić to. I wiadomo, że trzeba weryfikować też te informacje w różnych źródłach, ale ta wiedza jest tam, tylko trzeba wiedzieć, jak ją znaleźć. Jak też nauczyłem się angielskiego, bo chciałem nauczyć się animacji, ale nie było poradników po polsku, więc musiałem wpisać to po angielsku, więc musiałem wpisać w tłumacza, co chcę w ogóle znaleźć, bo nie znałem angielskiego, ale chciałem się tego nauczyć, jarało mnie to, więc przy okazji nauczyłem się też tego języka. Kursy też są jak najbardziej spoko, tylko też musisz wyłożyć pieniądze po prostu na nie, ale masz nie dość, że wyselekcjonowane informacje, to jeszcze od osoby, która na pewno się na tym zna. Na każdym etapie swojego życia milion błędów popełniałem, które mnie doprowadziły do tego miejsca i przede wszystkim zawsze jak taka rzecz się działa, to trzeba się zatrzymać i zastanowić, co do tego doprowadziło, jak można było temu zapobiec, i po prostu wyciągnąć lekcję z tego i jakąś naukę na przyszłość, nie? Bo jak też tak sobie coś ci nie wyjdzie i tak przejdziesz obok tego i dobra, lecimy dalej, to też nie jest dobre, nie? Zawsze trzeba się zastanowić i sobie chociaż wypisać parę rzeczy, które można było zrobić lepiej w tym przypadku, które mogły do tego nie doprowadzić, no i gdzieś tam, wiesz, to staję później robi taka się wielka kula śnieżna tych rzeczy, których nie robić, że będziesz już robił te tylko najlepsze. Dla mnie najgorsze jest popełnić dwa razy ten sam błąd i można to bardzo prosto uniknąć poprzez właśnie przeanalizowanie tego problemu, ale nie tylko w głowie, ale myślę, że kolejnym levelem jest zapisanie po prostu tego, co zrobiło się źle, jak można kolejnym razem do tego podejść, żeby po prostu było lepiej. I stąd też prowadzę dziennik i staram się codziennie nawet na minutę, na dwie minuty usiąść i napisać, jakie dzisiaj miałem problemy, o czym dzisiaj myślałem. I myślę, że jeżeli oczy widzą to na kartce, to jest zupełnie inny pogląd sytuacji w ogóle, niż jak mamy to wszystko w głowie. Że ci biedni jeszcze nie wiedzą, że bogactwo to nie są pieniądze. A czym dla ciebie jest bogactwo? Przede wszystkim fajną pasją. Przede wszystkim rodziną i bliskimi, tak? To na w ogóle. Chcesz mieć trójkę dzieci? Na pierwszym, minimum. Na pierwszym miejscu rodzina i bliscy, na drugim pasja, na trzecim fajnie, jakby ta pasja w ogóle była połączona z hobby i wtedy jesteś bogaty, tak? No i oczywiście swoja własna przestrzeń, dom, mieszkanie, cokolwiek swojego, gdzie po prostu siedzisz i wiesz, że
w tym momencie nic nie musisz robić i po prostu to jest... No i tu zaraz ktoś może powiedzieć, ale Paweł, pieniądze są potrzebne. Tak, są potrzebne. Ja nie mówię, że one nie są potrzebne i że... No wiecie, o co chodzi. Pamiętam, że kiedyś przeczytałem wpis, czego najbardziej ludzie żałują, jak umierają, i mówili o tym, że za dużo czasu poświęcali na pracę, a za mało dla rodziny. Nie mówili czasem tego, co chcą, tylko to, co wypadało. I też nie szli w tą drogę, którą chcą i czują, tylko szli za kogoś marzeniami. I myślę, że bardzo dużo osób o tym wie, tylko nawet świat jest tak skonstruowany, żeby skupić się na tej pracy, na tych pieniądzach, i nie mówię, że to jest złe, ale może czasem warto zastanowić się, co my faktycznie chcemy robić, co tak naprawdę oczekujemy od tego życia. I wiem, że trzeba usiąść i faktycznie się zastanowić, i nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, ale może będzie jakaś twoja odpowiedź, która ciebie usatysfakcjonuje i nagle będziesz miał w sumie inne podejście do życia. W komentarzu możesz dać numerek porady, która najbardziej wpada ci do gustu, w opisie masz podpowiedź. I dzięki za oglądanie, za suby, za lajki. Na razie.